Spotkałem Andrzeja Knapa, który mnie zaraził trochę muzyką rockową, w takiej formie ostrej. I postanowiliśmy założyć zespół. Pomyśleliśmy o gitarzystach, perkusistach. No i tak się rozpoczęła ta nasza przygoda z Voodoo. To jest rok 83-84 w zasadzie. Zespół Voodoo to cała historia. W zasadzie od samego początku byłem przy działalności tego zespołu. Pierwsze kroki stawiali w budynku, który jest za nami. To jest dawna Fama. Fama to takie miejsce, gdzie splatały się różne formy artystyczne, bo to nie tylko muzyka, ale też inne formy związane ze sceną. Tam przez to, że z dyrekcją mieliśmy dobry układ, dostaliśmy to swoje pomieszczenie i mogliśmy próby robić i występować, więc przy tych bardzo dobrych warunkach w zasadzie tam mogliśmy robić repertuar, no i później już jeździć po Polsce i grać. W roku 87, wtedy jako dziennikarz Głosu Nowej Huty, miałem tam swoją muzyczną rubrykę Pogłosy i siedziałem w autobusie jadącym do Jarocina razem z kilkoma zespołami. Między innymi właśnie Voodoo, który wtedy był wiodącą formacją, takim liderem nowochódzkim. Ale oprócz Voodoo w tym autobusie był też zespół Dekiel, to późniejsza formacja Bratanki. W tym samym autobusie jechał z nami Boguś Łyszkiewicz, czyli Chłopcy z Placu Broni. Jechali wtedy do Jarocina po karierę, po pokazanie się na arenie ogólnopolskiej. Był wynajęty specjalny autokar przez Nowochódzkie Centrum Kultury i zespoły, które przy Nowochódzkim Centrum Kultury tworzyły, odbywały próby, jak Dekiel, Chłopcy z Placu Broni i właśnie zespół Voodoo pojechały do Jarocina, aby tam przedstawić swoją muzykę szerszej publiczności. Ale w wypadku zespołu Voodoo to był jeden z kilku kolejnych festiwali, bo poważna kariera zespołu Voodoo ogólnopolska zaczęła się w wyniku wyróżnienia, które uzyskali na Metalmanii. To był taki, w zasadzie dalej jest, ale wtedy był to raczkujący festiwal muzyki mocnej, mocnego brzmienia, metalowej, rockowej. Największym wydarzeniem to na pewno było dla nas wygranie Metalmanii i dzięki temu mogliśmy później zrealizować swoje nagranie w studiu w Poznaniu. To chyba jedyny zespół, który w latach 80. z terenów Nowej Huty wydał płytę długogrającą, nagraną w 1987 roku w Poznaniu, opublikowaną w wydawnictwie płytowym Polskich Nagrań. Znajdujemy się w fotogalerii Nowochódzkiego Centrum Kultury, w której zorganizowano w ciągu 30 lat jej istnienia kilkadziesiąt wystaw o tematyce przyrodniczej. Na ich tle wystawa Konrada Krawczyka Mikrokosmos znajduje swoje szczególne miejsce. Jest to wystawa niezwykła, gdzie cyzelowanie form, perfekcja techniczna jest przemieszana z niezwykłą wrażliwością autora. W większości, w 90% są to zdjęcia wykonywane techniką focus stackingu i jest to technika właśnie pozwalająca na uzyskanie dużej głębi ostrości przy dużym zbliżeniu. Im większe jest zbliżenie, im bardziej chcemy zbliżyć tego owada czy pająka, tym głębia ostrości się bardziej zmniejsza. I aby zdjęcie było czytelne, aby tych nieostrości było mniej, używa się właśnie techniki focus stackingu, która polega na przesuwaniu płaszczyzny ostrości albo w przód, albo w tył, to już zależy od osoby, która fotografuje, jakie ma przyzwyczajenia, i późniejszym złożeniu tego w jedną całość przez program komputerowy. Niezwykłe zdjęcia, które pokazują świat niemożliwy do zobaczenia gołym okiem. Trudność tutaj polega na tym, że owady się ruszają. Wobec tego trzeba wybrać odpowiednią porę,
kiedy one już zapadają, można powiedzieć, w przenośni oczywiście w sen, czy zmniejszają swoją aktywność i wtedy w zasadzie nie stanowi problemu na przykład zerwanie kawałka kwiatka z pająkiem czy z owadem, przeniesienie go do wcześniej ustawionego stanowiska, na którym mamy już wstępnie ustalone, jakie chcemy tło, wszystkie parametry i wykonaniu zdjęcia w kontrolowanych warunkach, takich jak my chcemy, żeby były, a nie takie akurat, jakie zastaliśmy. Dzięki temu owad nie rusza się i można później to swobodnie, bez żadnych błędów złożyć w takim programie.